ये तो काफी दूर है यस। Całe 0,5 stopnia na chwilę. O, 0,8 mamy. Było przed chwilą. A co zauważyłem, że są te wskaźniki informujące, nie? O pochyłości terenu. Gdzieś one powinny być. No zaraz powinniśmy je zobaczyć. Gdzieś będzie poziomowanie się toru. Gdzie tu jest? Tu jest ten wskaźnik. Tylko, że ta część nie powinna być taka zarcywiała, no ale no już niestety taka się zrobiła. Ale jest wskaźnik, że jest wyrównanie, nie? Z podjazdu pod górę wyrównanie. Są te wskaźniki też tutaj zaimplementowane. Podoba mi się to. Znowu kolejna stacja przed nami. Spatrzył pan koleżankę z tych tego, co jest zbanowali konta na rok. Już jest. Aha. Najlepsza koleżanka. A jeśli zbanowali konta na rok, to niezłe rzeczy musiała robić. Stoimy. Wszystkie wagony się chyba zmieściły, tak? Wsiadłem do wagonu w ogóle. Ale klawisze mi się pomyliły. Ale już jedziemy. Jesteśmy opóźnieni o całe 40 sekund. Będzie mieszkał. Aha. Takie buty. To się pan cieszy pewnie. Taka kolejna stacja jest. Nowiny. W ogóle macierzewo za
30 minut będziemy na stacji, od której już niestety będziemy wolno jechać. Wolno. Bardzo wolno. Wiem, jutro dzień maszynisty. Trzeba życzenia napisać i złożyć. A no ja mam ten. Do 60 będzie, a ja dość zajadę, bo zajadę. No, ma dobre hamulce ten pociąg. Jakieś tam wyszło w ogóle, no ale to już będzie się zaczynać swoją drogą. Już widzę wskaźniki przed sobą. Luzujemy. No za późno zacząłem luzować. Trochę mocy trzeba nadać. Jestem jak w lokomotywie elektrycznej. Jeżeli się za ostro zahamuje, to idzie bardzo szybko to, jakby tak powiedzieć, naprawić. Normalnie w lokomotywie elektrycznej się nadaje mocy i wtedy ona tak się reguluje. Reguluje. Tutaj zanim silnik na obroty wejdzie, to... Już to raczej nie będzie transmisji na żywo. A ja muszę w sobotę wstać o 7 albo 8, no. W każdym razie szybko, bo muszę jechać. Więc muszę być wyspany, nie? Że zagrożenia na drodze nie powodować. Człowiek musi być wyspany, tak jest najlepiej, więc no, muszę się wyspać na sobotę. Więc jutro raczej nie ma co liczyć na transmisję na żywo. No spokojnie, dzisiaj jeszcze nas czeka. No... Myślę, że tam jeszcze z 2 godzinki na spokojnie transmisji. Ograniczenie do 90, ale nie będziemy już tu hamować. Bez przesady. A nie będzie, to ja jeszcze zdążę 3 razy zahamować. Tak jak mówiłem. Zdążę. Dopiero tu jest, nie? Kawałek ograniczenia. Odtąd, gdzie się kończy?
tej się kończy dopiero, a? No dobra, ale to pełna moc. Już nie piczaj, nie piecza się, no. Chyba dać więcej mocy, bo nie dajemy rady, nie dajemy. I zbliżamy się do stacji. Swoją drogą. Sreccio, to nie można za bardzo delikatnie jechać. No się nie wyrobimy w rozkładzie. I tak jesteśmy opóźnieni już o minutę, można powiedzieć, praktycznie. Odjazd. No dobra, dajemy jakąś tam moc. Tak jak mówiłem. Gdzieś tak te 700 amperów, nie? Trzeba trzymać. I tak też robimy. Domyślnie lokomotywa SU-45, a tu jest szlakowa 120, więc jakby się ktoś uparto by pocisnął szybciej niż rozkład, nie? Chyba pojechał te 120.
jeżeli będziemy pod górę podjeżdżać. Pole łyse, pole, ale mam już plan. Nie, tam o rzece nic nie było. Nie, sam las. No to sam las jednak. Nałóż pan idzie bić tego biednego brata. Współczuję mu. Musimy hamować, bo wjazdowy chyba nas tu, czy wyjazdowy, raczej wjazdowy. Teraz pan KFC zamawia. Aha, już nie pizzę, tylko KFC. Ciekawe. No i co, będzie ten wjazd, czy nie? Rady zgłosić się nie mogę, wjazd ma być 23 sekundy dopiero. I takim sposobem człowiek nabiera opóźnienia, bo wjazdu nie chcę podać. Co nie, nie będzie? No tak, oczywiście. Idziemy na grzyby. A czemu nie? Jedziemy. Dużo mocy dajemy, jedziemy. Awaria? Nie, dobrze, nie lubię awarii. Dobra, nie ma czasu. Dwie minuty opóźnienia na wjeździe. Na wyjeździe będziemy mieli 3 minuty opóźnienia. No.
Tej rodzin spasuje miasto przed rozkładem. 55-415, odjazd. Kończyłeś się na jeździe 3 minuty poza rozkładem? Na opóźnieniu, tak? Ja czemu tutaj takie światła się palą? To co się wydarzyło? Przecież tak było załączone, no. A jeszcze tyle to pamiętam, co ja załączałem. Ach, ja wiem. Jak ja się przełączyłem na wagon, to tu musiał być auto ten. Przecież już jadę. A nie, to... 412 to chyba był tam.